Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam Was serdecznie znowu z Krakowa. Witam Was na bikeshow.tc. Witam Was spod krakowskiego Veloartu. Jak widzicie ten taras, widzicie tę ścianę, widzicie te wieszaki na rowery, o które ciągle pytacie, co to za wieszaki są, to już wiecie, że dzisiaj będzie materiał o oponach. Jest to prawda, bo dzisiaj będzie kolejne podsumowanie testu opon. Tym razem szosowych, dawno nie było, czyli pewnie z miesiąc jakichś opon szosowych, a na serio no to chwilę nie było, ponieważ zdążyłem na tych oponach przejechać już prawie 1000 km, więc w zasadzie no pewien okres już minął od poprzedniego testu opon szosowych. Poprzednie opony szosowe, które miałem w rowerze, to były opony Goodyeara, a od jakiegoś czasu miałem okazję testować opony, które leżały u mnie na półce od zeszłego roku, ale jakoś nie było okazji, żeby je założyć, a opony te to opony od naszych południowych sąsiadów, czyli Tufo Comtura z takim magicznym napisem Prima, czyli to są zdaniem Tufo ich chyba najszybsze i najbardziej zaawansowane opony szosowe, jakie dotychczas zrobili. Oczywiście tubeless ready, szerokość 28 mm. Opony, które przetestowałem w warunkach takiej polskiej i europejskiej wiosny i lata, w warunkach dobrych oraz trochę mokrych. I dzisiaj Wam opowiem o tych oponach i powiem Wam, czemu są bardzo pozytywnym, może nie tyle zaskoczeniem, co po prostu pozytywnym potwierdzeniem dobrej mojej opinii o oponach Tufo. Więc lecimy z dzisiejszym materiałem, podsumowaniem testu Tufo Comtura Prima TR28C. Drodzy Państwo, myślę, że ci, którzy śledzą Bike Show regularnie, dobrze wiedzą, że opony Tufo pojawiały się tutaj dość często i byłem ich raczej fanem. W zasadzie wszystkie Tufo, które ja testowałem, ja byłem z nich zadowolony. Czyli przede wszystkim gravelowe, gravel Speedero, tej jeszcze takiej pierwszej generacji, które naprawdę się u mnie sprawdziły i myślę, że wiele osób pod wpływem też tych materiałów się zdecydowało na te opony, bo wtedy byłem chyba jedną z pierwszych osób, które gdzieś je pokazywała w polskim rowerowym internecie. Chyba jeszcze wcześniej testowałem opony szosowe Tufo, czyli zwykłe Comtury, też tubeless ready, ale nie z tym dopiskiem Prima. I też byłem z nich bardzo zadowolony. Po prostu w rozsądnej cenie dość szybkie, wytrzymałe opony szosowe. No i miałem pewną przerwę z Tufo. Wiem, że Tufo się mocno rozwinęło od tego czasu, tych moich testów. Przede wszystkim Tufo rozwinęło swoją ofertę gravelową, ale też rozwinęło mocno ofertę szosową i też Tufo, nie da się ukryć, że mocno się przebiło na światowych rynkach, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, kolaborację, ponieważ część z Was może tego nie wie, ale Tufo produkowało i nie wiem, czy dalej nie produkuje części opon na przykład dla Envy, czyli no takiej jednej z, umówmy się, bardziej prestiżowych i drogich marek, jeżeli chodzi o produkcję komponentów rowerowych, w tym kół. No i właśnie tutaj temat tego, że Envy jest producentem kół, wiązał się z tym, że Envy postanowiło mieć też swoje opony, no i te opony dla Envy produkowało Tufo. Mówię, że produkowało, albo że nie jestem pewny, czy produkuje dalej, ponieważ najnowsze, te topowe opony Envy, wiem, że są już produkowane przez Envy, natomiast fakt jest faktem, część opon dla Envy produkowało Tufo, co jest w sumie naprawdę dużym wyróżnieniem dla tego czeskiego producenta. No ale przechodząc do meritum, opony Tufo Comtura Prima to mają być opony szosowe, wyścigowe o bardzo dobrych parametrach. Czyli porównując to z tymi Tufo, które ja znam, które ja testowałem, te opony mają być lżejsze, mają być szybsze, mają być zapewniać maksimum osiągów w różnych warunkach. Różnych warunkach, ponieważ Tufo też się chwali, że te opony mają bardzo dobrą przyczepność na mokrej nawierzchni. Ale zacznijmy od trochę suchych danych. Czyli suche dane są takie, że to jest opona 28 mm. Jest to opona dość szeroka, 28 mm, ponieważ w moim przypadku założyłem je na obręcze 21C, w sensie szerokość wewnętrzna obręczy to 21 mm i na tych obręczach mamy 30,2 mm szerokości, więc jest to dość szeroka opona i spotkałem się też z opiniami w internecie, jak sobie robiłem taki research pod kątem moich wrażeń z testu, że nawet na jeszcze węższych obręczach, czy nawet na 19-kach potrafią mieć około 30 mm, więc jest to generalnie opona, która trzyma, jeżeli chodzi o wymiary, po
prostu idzie do góry. Trzeba o tym pamiętać, jeżeli macie bardzo, bardzo mało miejsca na opony, no to te 28 mm raczej na pewno będzie u Was szersze. Jest to opona bardzo lekka, naprawdę lekka, bo te opony w rozmiarze 28 mm, czy tak jak ustaliliśmy już realnie koło 30, ważą 240 gramów sztuka. I to jest naprawdę mało. Oczywiście są na rynku jeszcze lżejsze opony, ale w tym przedziale, nazwijmy to cenowym, no konkurencja jest cięższa, bo porównując te opony na przykład z takim rywalem od Continentala, czyli też z wyścigowymi oponami, czyli Continental Grand Prix 5000 STR, to Continentale są bodajże 25 albo 35 gramów cięższe w tym rozmiarze, więc no jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra waga. I szczerze powiedziawszy, jak zakładałem te opony do swojego roweru, to bałem się, że ta niska waga będzie tutaj związana z bardzo słabą odpornością na przebicia i też ze szybkim ścieraniem się tych opon. Opony naprawdę, kiedy je zakładacie, wrażenie jest niesamowicie papierowe. Są po prostu lekkie i widać, że mają bardzo cienkie ścianki. Łatwo się je zakłada, natomiast sprawiają wrażenie bardzo, bardzo cienkich, więc byłem ciekawy, jak to z nimi wyjdzie. No i o dziwo nie ma problemu, tak jak Wam mówiłem, no opony nie mają przejechane super dużo, bo to jest niecałe 1000 km, natomiast jeździły w bardzo różnych warunkach, bo ja na tych oponach zrobiłem dwie takie bardzo ważne dla mnie tutaj w tym okresie przełomu wiosny i lata trasy, czyli przede wszystkim projekt 5K, gdzie pojawiło się całkiem w sumie dużo uciążliwej nawierzchni i też szutru, no i teraz ostatnio też trasę, kolejne 200 km na ustawce w Tarnowie, ustawce Bidonu i tam też pojawiały się gorsze nawierzchnie, więc generalnie te opony nie jeździły tylko w sterylnych, laboratoryjnych warunkach asfaltowych, ale też pojeździły trochę po szutrze i nie ma żadnych śladów uszkodzeń po tym dystansie. W ogóle mam wrażenie, że opony ścierają się trochę wolniej niż myślałem, bo zakładałem, że lekkie, wyścigowe opony będą schodziły bardzo szybko, natomiast wydaje mi się, że jest mocno porównywalnie z Continentalami Grand Prix 5000, które no może nie są najbardziej wytrzymałymi na zużycie oponami, jak to opony wyścigowe, ale jest też całkiem przyzwoicie, więc mam wrażenie, że tutaj spokojnie 4000 km, może i więcej jesteście w stanie zrobić na jednym komplecie. To wiem, że to zależy bardzo od tego, jak jeździcie, po jakiej nawierzchni, od różnych różnych zmiennych, natomiast nie jest źle. Uważam, że jest poziom taki, jaki ma konkurencja od Pirelli czy od Continentala. Trzymanie ciśnienia oczywiście są jeżdżone na tubelessie, czy jeździłem na nich również z dętkami TPU, natomiast od dłuższego czasu jeżdżę tutaj na tubelessie i trzymanie ciśnienia jest spoko, z jednym zastrzeżeniem. Musiałem do nich wlać trochę więcej mleka niż na przykład do Continentali, żeby uzyskać podobne utrzymywanie ciśnienia. Więc mam wrażenie, że jednak tutaj potrzeba troszeczkę więcej mleka, żeby one się dobrze uszczelniły, aczkolwiek bardzo łatwy montaż i też super się uszczelniają po montażu, ale to jest poziom Continentala. Akurat w przypadku Continentala też to chwaliłem w przypadku tych opon, że one bardzo łatwo, bardzo szybko się układały na obręczy, łatwo wskakiwały nawet takim domowym kompresorkiem, w sensie taką domową puszką do wstrzelenia tubelessa na obręcze, co nie jest takie oczywiste. Wiele opon wymaga w moim przypadku trochę więcej walki przy zakładaniu albo na przykład skorzystania już z takiego dużego kompresora, żeby fajnie wskoczyły, tutaj problemu nie było. Tak jak Wam mówiłem, niecałe 1000 km, śladów uszkodzeń nie ma żadnych, przebić nie było żadnych, stan zużycia bardzo porównywalny z Continentalem. Więc jeżeli chodzi o takie parametry związane z budową tych opon, z ich charakterystyką, jest poziom Continentala, tyle że opona jest lżejsza. Teraz o tym, jak jeździ. Bardzo szybkie opony. Naprawdę, bardzo szybkie opony i to jest coś, co zauważycie w przypadku tych opon. Wydaje mi się, że jest porównywalnie z Continentalem, a może nawet szybciej. Pewnie gdyby założyć Continentale na dętce TPU i te opony na dętce TPU, to uzyskamy wrażenie, że Comtura jest po prostu szybszą oponą nawet niż Continental. I co mi się bardzo spodobało, też bardzo dobrze się trzyma na mokrej nawierzchni. To jest coś, co przy niskiej wadze opony nie jest dla mnie tak oczywiste. Mam wrażenie, że tej Tufo naprawdę zastosowało super mieszankę gumy, dobrze trafiło z tą mieszanką gumy. Jest to bardzo szybka, bardzo dobrze trzymająca się nawierzchni, również w mokrych warunkach opona. Nie ukrywam, że jestem bardzo przyjemnie zaskoczony, ponieważ po Continentalach miałem wrażenie w przypadku przesiadki na Goodyeara, że było to obniżenie generalnie poziomu, bo Goodyeary były na przykład moim zdaniem troszeczkę bardziej takie toporne w toczeniu i na mokrej nawierzchni nie trzymały się aż tak dobrze. Tutaj wracamy do poziomu Continentala, a nawet w pewnych aspektach moim zdaniem jest
lepiej, więc naprawdę jeżeli chodzi o trzymanie na suchej nawierzchni jest ekstra, opory toczenia jest bardzo dobrze, bardzo szybka opona i również w warunkach mokrych trzyma się super. Podsumowując, moi drodzy, naprawdę lubię takie testy, w przypadku których biorę produkt, który może nie jest tym najbardziej znanym, może w teorii nie jest tym, który dla każdego jest godnym rywalem najlepszych opon szosowych na rynku, najlepszych wyścigowych opon szosowych na rynku, a potem okazuje się, że jest to bardzo dobra i naprawdę nierozczarowująca opona. I tak jest w przypadku tych opon, naprawdę bardzo szybkie opony, bardzo lekkie opony, bardzo dobra przyczepność w warunkach suchych, bardzo dobra przyczepność moim zdaniem w warunkach mokrych, a to wszystko w cenie, która... To nie są tanie opony, ale cena i tak jest trochę niższa niż topowe opony Vittorii, czy topowe opony Continentala, czy w ogóle inne topowe modele opon. Bo te opony katalogowo kosztują co prawda ponad 300 z tego co widziałem, natomiast da się je spokojnie w internecie znaleźć za 250-260 zł, troszeczkę poniżej poziomu Grand Prix 5000. Więc jest to naprawdę bardzo dobra cena, jak na opony, które mają naprawdę świetne parametry. Tutaj mówimy jednak o segmencie opon wyścigowych, które z założenia tanie nie są. To nie jest opona entry level, to nie jest opona, nie wiem, treningowa, całoroczna. To jest po prostu szybka, lekka opona, więc musimy ją porównywać w tym przedziale cenowym i tutaj absolutnie wstydu TUFO nie przynosi, więc tyle jeżeli chodzi o ten test. Opony zostają u mnie dalej, ponieważ nie mam akurat kolejnych testowych opon szosowych gdzieś na horyzoncie, plus nie da się ukryć, że po prostu odpowiadają mi te opony, nie widzę jeszcze żadnych oznak zużycia, a też nie ukrywam, że mam teraz fazę all black, jeżeli chodzi o koła i po prostu mam fazę odejścia od opon z beżowym bokiem, więc na razie zostają, będą jeżdżone, więc zobaczymy, może uda się sprawdzić na dłuższym dystansie, jeżeli chodzi o zużycie, jak na długo wystarczą. Tutaj spodziewam się jednak, jak na wyścigową oponę, że będzie poziom Continentala wyścigowy, że to nie będzie najbardziej długodystansowa opona, ale zobaczymy. A póki co dziękuję. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tych opon, piszcie. Opony do testu dostarczyła marka, dostarczył sklep Bikeres z Krakowa, który jest dystrybutorem, więc materiał oznaczam jako sponsorowany, ponieważ opon do testu nie kupiłem, tylko je dostałem. Tak miało to miejsce. Są dokładnie te same warunki, jak miało to miejsce w przypadku wszystkich pozostałych tegorocznych testów opon, więc oznaczam materiał jako sponsorowany. Siłą rzeczy mogąc nagrać materiał, mogąc na nim zarobić, odniosłem korzyść, więc oznaczam go jako sponsorowany, żebyście mieli tę jasność, jeżeli chodzi o sytuację. Póki co dziękuję, do usłyszenia. Hej!